Witam Was, maniacy spawania, w kolejnym odcinku. Ten odcinek jest zrobiony na Waszą prośbę i w końcu będzie bardzo ciekawy. Szybko. Partnerami kanału są firmy Rywal RHC, właściciel marki Most, GPPH, stoły spawalnicze oraz firma Szturmer, maszyny do obróbki metalu i drewna. O czym będzie ten odcinek, pewnie Wy wiecie po tytule, a czemu ja go nagrywam, dlatego go nagrywam, bo po pierwsze, zdarzało się parę komentarzy, w których ludzie mylili puls z prądem przemiennym, bo słyszeli pulsowanie, więc myśleli, że to puls, a to był prąd przemienny. Więc już tutaj zauważyłem potrzebę, że trzeba to wytłumaczyć. Po drugie, co tak patrzysz? Co? Mam brudne czoło. Brudne? Masz, czym się wydawało? Nie, może mam. Już lepiej? Tak. Teraz masz czerwone czoło, pewnie powiesz. Na czym ja to skończyłem? Aha, że ten odcinek to będzie taki, w którym wyjaśnię, bo miałem parę dziwnych komentarzy, a po drugie też prosiło mnie o to parę osób. Nie będę mówić po nazwiskach, co ty pewnie nie wiesz, bo też robisz minę. Kto mnie o coś prosił? To wytnę, albo zrobię, wiesz, pii! Między innymi. No i okej, no dobra, no skoro już tak chcecie, to wam to wytłumaczę, bo czemu by nie, tam wiedzy nie chowam, nagra się odcinek, no i w sumie to wydaje mi się, że to będzie akurat ciekawy temat. A żeby go fajnie wytłumaczyć, to przeprosimy się ze starą koleżanką, stali widzowie pewnie tęsknili. Łubu-dubu, będzie widać, co tu rysuję, czy nie będzie widać, co tu rysuję? No musisz narysować, żebyśmy mogli sprawdzić. Dobra, to rysuję. Mhm. No widać. Tak? No chuj. To spoko. Widać? Nie. A możesz pisać czarnym? A ja chciałem tak, wiesz, kolorowo. Chciałem wprowadzić trochę kolorów do twojego życia. Ja lubię czarny. A czerwony? I nie wiem, czy tamtych flamastrów nie będziesz miał lepszych, co są przy tamtej tablicy. Czyli następny zestaw po prostu flamastrów. Popatrzcie, co jest najlepsze, nie? Zaczynamy kręcić odcinek. I właściwie mamy już z 5 minut odcinka, jeszcze nic nie powiedziałem. Na razie tylko jest dużo napisów pupa. Spoko? Tak. No to jak dobrze widać, no to zaczynamy. Jedziemy z tematem. Jedziemy. Aha, ja chyba nie mówiłem w końcu, z jakim tematem jedziemy. Wciła do tablicy. Przypomniało mi się. Czyli tak, tłumaczymy, co to jest prąd DC+, co to jest prąd DC-, co to jest prąd AC. Jak wygląda puls i jak wygląda podwójny puls. Kogo to nie interesuje, to niech wyłączy odcinek. No to na razie. To możesz iść do domu. Okej, okay, mamy DC+, mamy DC- i mamy AC. Od tego sobie zaczniemy. Czym jest nasze DC+, czym jest nasze DC-, czym jest AC? Radek w jednym odcinku tłumaczył, o co chodzi z DC+, DC-. Ja bardzo szybko to przypomnę dla tych, którzy nie widzieli tego odcinka, żebyśmy mogli sobie pojechać dalej z tematem. Tu mamy nasz, powiedzmy, mag, a tu mamy nasz TIG. W tych metodach spawania mamy różne bieguny. W magu mamy na elektrodzie plus, w TIG-u mamy na elektrodzie minus. No to siłą rzeczy, skoro to jest nasz materiał spawany, no to w naszym materiale spawanym pod masą mamy minus w magu, a plus w TIG-u. No i jaka jest różnica, czemu akurat w magu tak, a w TIG-u tak? Ponieważ w TIG-u używamy elektrody teoretycznie nietopliwej, a w magu nasza elektroda ma się jak najbardziej topić, ponieważ jest od razu przy okazji naszym materiałem dodatkowym do spawania. Minus porusza się do plusa, a skoro minus materiału porusza się do plusa, no to bombarduje naszą elektrodę, czyli nasz drut spawalniczy, nadając mu temperaturę, przez to się łatwo topi. W TIG-u, z racji tego, że nie chcemy, żeby się topił, no to minus podróżuje do plusa, czyli bombardujemy tak naprawdę materiał i wprowadzamy więcej ciepła w materiał niż w naszą elektrodę. To jest różnica pomiędzy DC+ i DC-. Jak zmieniamy DC+, DC-? Chodź za mną na sekundkę. Jeśli chcemy spawać DC+, no to na elektrodzie mamy plus, a masa będzie naszym minusem. Jeśli mamy DC-, na elektrodzie mamy minus, a masa będzie naszym plusem. Czyli fizycznie zazwyczaj w większości urządzeń przełączamy się pomiędzy gniazdami masowymi. Mamy bardzo fajnie wyjaśnione DC+, DC-, więc czym jest to nasze magiczne AC? AC jest to prąd przemienny. A o co chodzi w prądzie przemiennym? No to skoro mamy DC+, tu mamy tam jakąś tam sobie krzywą, tu mamy nasz DC-, no to prąd AC to nie jest nic innego jak prąd przemienny, czyli on sobie wędruje pomiędzy plusem a minusem i to jest cała magia tego prądu, nic innego. I tak jak przed chwilą było wyjaśnione,
Jakie ma znaczenie ten plus z minusem? No to już wiemy, że część po prostu ciepła trafia na elektrodę, część ciepła trafia w materiał. Część ciepła na elektrodę, część ciepła w materiał, w zależności w którym akurat cyklu pracy jesteśmy. Czy jesteśmy akurat na DC plus, czy na DC minus w naszym prądzie przemiennym. Jasne? Jasne, po prostu musiałam zdjąć okulary, bo mi się obraz zamazywał. I ty teraz nagrywasz bez okularów, a widzisz w ogóle gdzie jestem? Gdzie jesteś? Tu jesteś! Dobra, czyli mamy DC plus, mamy DC minus i mamy wyjaśniony ten nasz prąd AC, czyli prąd przemienny, on tak wygląda, kształt może się oczywiście różnić, nie musi być to sinusoida, może być to prostokąt, może być to trójkąt, może być to jakikolwiek inny kształt fali i tak właściwie kształt fali da nam no, trochę inne rezultaty podczas naszego spawania. No dobra, no to w takim razie bardzo szybko przejdźmy sobie do plusa, skoro już to mamy wyjaśnione. No i teraz czym jest ten nasz puls? Puls nie jest niczym innym, jak wcale nie jest zmianą biegunowości, w żaden sposób. O może w ten sposób. What? Zazwyczaj puls, jeśli używamy sobie go w magu, no to będziemy spawać DC+. Jeśli będziemy używać go sobie w TIG-u, no to będziemy spawać DC-. Ale będziemy zawsze poruszać się na jednym biegunie. Powiedzmy, że ustawiamy ten nasz puls w przypadku metody mag, czyli mamy DC+. No i okej, cały czas poruszamy się w naszym DC+, ale mamy pulsację parametrami prądowymi. Nic innego nam się tutaj nie zmienia. To, co tu widzimy, to jest jeden puls, czyli prąd niski, prąd wysoki. Więc jeśli przykładowo, dla przykładu, ustawimy sobie na naszej spawarce 200 amperów, no to te 200 amperów będzie wartością uśrednioną. Czyli w naszym górnym pulsie będzie, nie wiem, 220, zupełnie strzelam, a w naszym dolnym pulsie będzie 180. I sumarycznie z tych dwóch wartości wychodzi nam 200 amperów. Stąd też jest taki dźwięk jego wi-u, w wolnym pulsie, a w szybkim musiałem to zobrazować. Nie mogłem oczywiście wkleić wam tutaj nagrania, jak spawam pulsem. Nie, ja to musiałem zrobić ustami. Słyszysz się tak na halach, prawda? No jak będzie najbliższy konkurs tych całych b-boyów, to możesz wziąć udział. B-boyów? Tych boombox, nie? Tak. A to nie są b-boye? Nie wiem. Nieważne. Mów mi jeszcze, może masz rację. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak to się nazywa. Raka madafak. To mamy nasz puls. No i fajnie. Czyli wiemy, że z tych wartości to jest nasz jeden puls. Tu powiedzmy, że to jest nasz drugi puls, tu jest nasz trzeci puls albo impuls, nie? Ile mamy tych impulsów? No to już zależy od naszej częstotliwości pulsu, czyli jeśli częstotliwość będzie większa, no to tych impulsów w danym okresie czasu będzie po prostu więcej. Jeśli mniejsza, no to wiadomo, tych impulsów będzie w danym okresie czasu mniej. I to też będzie słychać. To też będzie słychać, oczywiście, że tak. Jest nawet coś takiego i teraz zabicie mnie, naprawdę ja nie pamiętam, która firma określiła to jako cichy puls. Nie mam zielonego pojęcia, ale co oni zrobili? Nie zrobili nic magicznego, po prostu trochę złagodzili to miejsce przejścia pomiędzy prądami i to wystarczyło do tego, żeby nasz puls zaczął być cichym, bo najwięcej hałasu robią nam te gwałtowne przejścia właśnie. To jest to no i w wysokiej częstotliwości mamy ten charakterystyczny dźwięk. Jeśli troszeczkę złagodzimy te nasze miejsca przejść, no to z automatu ten puls zrobi nam się cichszy w użytkowaniu. Tyle. Podwójny puls. Czy to wszystko jest, Karolcia, zrozumiałe? Karolcia, ty chyba nigdy tak do ciebie nie mówię, a będę cię od dzisiaj mówić, Karolcia. Widzowie tego chcą, ja sobie tego nie wymyśliłem. Po nocach dostaję SMS-y, maile, czemu nie mówisz Karolcia? Przypominam ci, że to ja nadzoruję społecznościowe i nic podobnego nie miało miejsca. Ty nie widzisz wszystkiego. Tak. Czy coś na przykład ci się nasuwa, bo czegoś nie rozumiesz? Tak, nasuwa mi się, dlaczego ta amplituda jest taka na początku mniejsza, a potem idzie w górę. Czy to ci się po prostu tak chujowo narysowało? Puścić kurde babę na salon, to ja nie wiem, w ogóle ludzie. Krzywa linia, o ja, tragedia. Gorsze od niektórych komentarzy. No dobra, no to czym jest ten nasz podwójny puls? Bo to też jest zagadnienie. Ostatnio nawet z tym, z Łukaszem. Pozdrawiamy.
siedzieliśmy przy tablicy i rozkminialiśmy, jak może wyglądać podwójny puls, bo to wbrew pozorom nie jest takie oczywiste, zanim sobie człowiek tego nie zwizualizuje. A jesteś w stanie go zaintonować? Myślę, że to będzie w ten sposób, ale... Dobrze? Do uble... Puls. A nie pulse? Może być też twin, puls. Albo może być po prostu razy dwa, albo dwa razy puls, nie? Te nazwy to wszystko oczywiście zależy od tego, kto je sobie to nazwie w swoim urządzeniu, w jaki sposób. Nie ma to znaczenia. Podwójny puls to podwójny puls. Więc puls, puls razy dwa, czyli ten nasz podwójny puls. Żeby się nie czepiała, że krzywo. No to będzie wyglądać mniej więcej w ten sposób, moi mili. Czyli jak mamy tutaj ten nasz środek, który będzie, nie wiem, przysłowiowymi 200 amperami. Zaczynamy. Pierwszy puls. Drugi puls. I znowu pierwszy puls. I drugi puls. I to jest cała magia czarów podwójnego pulsu. Czemu on jest aż tak... no nie wiem, czy jest sobie fajny, czy pożądany. Znam maniaków, którzy dosłownie chcą spawać wszystko podwójnym pulsem. Nie wiem czemu. No jak jest? Żal nie używać, nie? Natomiast przewagą podwójnego pulsu jest to, że tak, skoro tu mamy ten nasz prąd dolny, nie wiem, 150, tu mamy ten nasz prąd górny 250, no to możemy sobie przyjąć, że tu mamy 180, prawda, a tu mamy 220. No i okej. I zazwyczaj możemy sobie ustawić, może nie w migomatach, ale w TIG-ach często i gęsto są, mamy możliwość ustawienia tak jakby osobno tych parametrów, czyli możemy sobie ustawić faktycznie parametry pierwszego pulsu, możemy sobie faktycznie ustawić parametry drugiego pulsu, ale to nie wszystko. Możemy to sobie ustawić czas trwania pojedynczego pulsu, czy odstępy pomiędzy pulsem wysokim a pulsem niskim, czy tam pulsem pierwszym a pulsem drugim. Więc jest szereg możliwości, ile tutaj dodatkowych ustawień nam się odblokowuje tylko przez to, że mamy akurat ten drugi puls. Czy to też jest zrozumiałe, Karolcia? No tak, że jest szereg możliwości, o które można wzbogacić ustawienie tego podwójnego pulsu. Tylko dzięki temu, że jest drugi puls, prawda? No dobra, ale co on w ogóle daje? No właśnie ten szereg możliwości. Ale co w rezultacie, w praktyce daje podwójny puls? Czy spoina jest turbo ładniejsza? Nie, nie, nie. W praktyce daje ci takie możliwości właśnie. No dosłownie, no nie wiem czego oczekujesz. Jeśli mamy gdzieś tam czułe materiały na wprowadzone ciepło, nie wiem, no ale dobra, no to tutaj też i pojedynczym pulsem sobie poradzimy. No właśnie, chodzi mi o takie łopatologiczne porównanie. Musielibyśmy wrócić do prądu przemiennego i podwójnego pulsu i spawania alumini. Czyli rozszerzyć tak jakby to, co przed chwilą powiedziałem, o motyw, czemu spawamy aluminium prądem przemiennym, a w momencie, kiedy nie mamy tego prądu przemiennego, nie mamy takiej możliwości, bo spawamy, nie wiem, migumatem, gdzie zdecydowana większość urządzeń na rynku jest na prądzie stałym. Mówimy o urządzeniach typu Migmac. No to jeśli chcemy pospawać aluminium, to podchodzimy do tego podwójnym pulsem, bo nie mamy wyboru. I podwójny puls daje nam to, kurde, to cała charakterystyka nam się tu określa. Dobrze, że cię mam i że pytasz. Jeśli to jest nasza blacha amelinium, ona tam się będzie topiła oczywiście w zależności od stopu, który spawamy, to będzie nam się tam topiła w około 660 stopni Celsjusza. Na tej powierzchni ameliniów mamy tlenki glinu. Tlenki glinu topią nam się wokoło, no tam różnie, pomiędzy 2200 a 2400, z tego co pamiętam, powiedzmy około 2200 stopni Celsjusza. I prąd AC powoduje to, dlatego też ta pierwsza faza tego prądu AC jest krótsza, że zbijamy te tlenki glinu, pozbywamy się ich, i w drugiej fazie faktycznie wtapiamy się w ten nasz materiał.
Dzięki temu, przez to, że mamy tak duże różnice temperatur, my i tak nie spalamy tego tak fizycznie, w sensie nie musimy faktycznie przepalić dużą temperaturą tych tlenków po to, żeby wtapiać się później w nasze aluminium, bo aluminium zacząłoby nam bardzo szybko spływać. Czy też nie przepalamy materiału? Tak, no bo wiesz, jeśli mamy tak wysokie różnice temperatur, no to istnieje bardzo wysoka szansa, że albo przyklejemy do tej pierwszej warstwy, no albo jeśli przepalimy pierwszą warstwę, no to przepalimy w momencie nasz materiał spawany, który się topi w zdecydowanie niższej temperaturze, prawda? No i dobra, no i to powoduje nasz prąd AC, czyli pierwsza faza, dlatego ona trwa krócej od drugiej, pomiędzy 20 a 30% się ustawia tego balansu naszego prądu AC. Cyk, cyk, dużo mi to pomogło. Właśnie po to, że część ciepła z odbijania tlenków glinu wraca nam do elektrody. Dlatego powstaje kulka na tej elektrodzie podczas spawania aluminium. I dopiero druga faza, która będzie trwała wtedy 80 lub 70% około, spawa nasz materiał. A jeśli nie mamy prądu AC, bo mamy mag, no to używamy podwójnego pulsu. Właśnie po to, żeby dostarczyć odpowiednio wyższą temperaturę w pierwszym pulsie, żeby przetopić tlenki glinu, a odpowiednio niższą temperaturę po to, żeby nie przepalić naszej blachy, naszego materiału spawanego. Odpowiedziałem na twoje pytanie? Przez przypadek mi się udało. Tyle, słuchaj, w temacie. Szybko, krótko, zwięźlej na temat. Pytanie do naszych widzów, czy ta obrazowa odpowiedź zaspokoiła ich ciekawość, niewiedzę? Na pewno tak. Jeśli nie, to piszcie do Karoliny. To co? Dziękuję ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek będzie pomocny, przynajmniej dla części z was. Jeśli coś byście chcieli, żebym dopowiedział, coś jednak było niejasne, coś jednak, nie wiem, postarał się trochę bardziej z rysunkami. Nie, dobra, z rysunkami to nie piszcie, bo i tak się nie postaram bardziej. Ale jeśli czegoś tam nie zrozumieliście, to śmiało piszcie w komentarzach. Oczywiście postaram się odpowiedzieć. Jeśli nie będę mógł tego wytłumaczyć w komentarzach, zaraz dostaniesz swój głos spokojnie, to wtedy nakręcimy jeszcze materiał. No co tam? No ja chciałabym, żebyś ty jeszcze zaśpiewał, bo tak pięknie zaśpiewałeś. Oh, no. Dobra, stara koleżanko, szklanko. Zwijamy cię, dziękujemy za posługę. No i tyle w tym odcinku, tak? Dziękujemy za oglądanie, trzymajcie się, cześć, komentujcie. Aha, i zostawcie tego suba, bo zbieramy na guzik YouTube'a. Nara.